Witajcie ludziki, jak ja was kurde pięknie witam, yeah, jest pięknie. Z powrotem przezagrajmy w Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Zaczynamy już naprawdę ostatni rozdział tej gry i ogólnie tej fabuły. Mianowicie pojawiła się ostateczna przeciwnik. No, dokładnie. Ostateczna przeciwnik się pojawił i będzie nas rozpierdzielał. Ma tutaj w rękawie czarne oczy i, znaczy w czarnym rękawie żółte oczy i białe ząbki. To może nam zaszkodzić i to bardzo, dlatego zacznijmy z tym. Kaguya od Otsutsuki. Otsutsuki Kaguya się pojawiła. Więc może zabierzemy się za jej tyłek. On jest Bogiem, nie zapomnieć. Kaguya, agresywna bogini. Otsutsuki Kaguya. Część pierwsza. あの陸道船員の母。こやつら二人。ハゴロモとハムラ。いや。インドラとアシュラか。違うよ、母さん。やつらはナルトとサスケ二人の転生者さ。 黒舌 あいつ、雰囲気が変わった ようやくだよ、ようやく母を復活させ、母の元に戻れた てめえは、一体何者だ 子供さ、母カグヤのね どういうことだ 貴様らは知らないだろうが、母は封印されたのだ その陸道仙人、羽衣と弟ハムラの手によってな。俺は母が封印される寸前に最後の力で産み落とされたものだ。母の復活という使命を抱いて。なんでおじいちゃんがそんなことを。封印したのはジュービだろ。お前はジュービのことを勘違いしているようだな。 あれの正体は真珠だけではない。母自身でもある。何？これは羽衣すら知らぬ真実だ。そして母の復活のために俺が動いていたことも。ジュービはカグヤだった。それが真実だとして、その封じられた母親を復活させるためだけに、お前はマダラに近づき、 利用したというのか。その通りだ。まるで奴が俺を作り出したかのように思わせ、影として活動し、無限つくよみへと導いた。大量のチャクラを集めることができる無限つくよみこそが、母を復活させる唯一の方法だったからな。まあ、最も、 俺が利用したのはマダラだけではない。あらゆるものを利用させてもらった。弟アシュラに対するインドラの嫉妬心を煽り、奴の子孫、内派一族も俺の思うがままに操作した。人も、意志も、伝承も、歴史も、お前は本当に、全てを利用したというのか。 それが俺の存在理由だからな。母のいない間の全てを記録し、その間を俺が作った。そう、つまりキサマラが歩んできた道は、忍びの物語は、母が復活するための物語だったということだ。ナルト。 そんなに睨んでも意味はないぞ。ね、母さん。ああ、そうか。ずっと封印されていたからね。やっぱり子供の面影を思い出しちゃったか。けど奴らは敵だよ。母さんのチャクラを奪った。ね。 そう、その通りだ。お前たちが憎い。来るぞ。
とんでもねえのが。ああ、羽衣、羽村、お前たちはわらわのもの。もう一度チャクラを一つにする。ナルト、わかってるな。お、俺たちでもう一度封じ込める。やるぞ。Pełnym frontem w dupę i w ryj. Z pięści. Zapierdzielać. Należy, żeby to synowie byli wrogiem matki. Ta jasno, ona chyba za dużo piła. Dobrze, w każdym razie Kaguya. Nie mogę się doczekać tego. O, Kaguya. Nie mogę się doczekać, bo Kaguya jest fajną postacią. Byłem ciekaw, jak w grze ją zrobią. Jestem ciekaw, jak to będzie, jeżeli jak będę sam nią grał później na online albo gdzieś. Nie mogę się doczekać, co takiego potrafisz? Oczywiście potrafi się tak fajnie teleportować. Fajny ogólnie efekt przy tym był. Ogólnie, kiedy Madara umarł i Kaguya się pojawiła, to Naruto znowu jeszcze bardziej zaczęło mi się podobać. Szczerze, tak było. Nie wiem dlaczego, ale Kaguya mi się strasznie podoba. Ta fabuła, że Kaguya tutaj się pojawiła i że to wszystko było, wszystkie te rzeczy się zdarzyły tylko po to, żeby Kaguya została przywrócona do życia. To mi się jakoś spodobało nawet. No ale dobra, spróbujmy tutaj ją rozwalić. Naruto, ty wiesz co robić. Trochę w swobodnej grze sobie postacie przepróbowywałem, ale no niestety, jeżeli chodzi o Sasuke, to aż tak dobrze jeszcze mi nie chodzi, jeżeli chodzi o tego Sasuke. Wolę ataki, które są tak od razu frontowe, bardzo, bardzo frontowe. Chwila, coś, spróbujmy zrobić coś innego. Nie to do cholery. Ej, Kaguya. No ale ona jest prawdziwym bossem. Będziemy co prawda pewnie wiele razy z nią walczyli. Tak samo jak było w mance. To było, będzie zajebiste. Najpierw takie zamienianie się cały czas tutaj. Cała taka walka. A potem zamienianie się na wymiary. I w ogóle to w mance było takie świetne. W końcu po tylu rozdziałach zmieniła się kulisa. To mnie bardzo ucieszyło. Nawet jeżeli tak było pusto, to się jednak zmieniła. A nie lubię tego, takich ataków jak te, które ma tutaj Sasuke. Może zamienię zaraz na Naruto. A, no właśnie o to mi chodziło, zmiany wymiarów. Kaguya może podróżować między wymiarami i będziemy mieli tutaj lodowe wymiary, podziemne wymiary i tam jakieś jeszcze... Jak tutaj właśnie, wymiary nie wiadomo jakie z wulkanu. Nie wiadomo. Wciśnij YYYB, żeby zastosować specjalną tajemną technikę przemiany mieszanej. Aha, dobra. Spróbujmy. Tak, 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 bum! Jakie techniki mamy z Naruto? Nie. Nie. Chcieliście sexy no jutsu, to macie harem no jutsu. Nie wierzę. Co tu się dzieje? Co to ma być? Co tu się odwala? Jak to mnie zaskoczyło w mandze. Tak, widzieliście to jutsu już teraz? Oj, jak Naruto użył tego w mandze, bo Naruto naprawdę użył tego ataku w mandze, to było dopiero... No nie ma co mówić, szczerze, to było takie dość ciekawe. O, właśnie ten, to jest ten atak, który lubię. Rasen Shuriken, albo... No dobra, tego za bardzo nie lubię, muszę odpowiednio złapać, ale lubię takie ataki, co od razu trafiają. Rasengany, jeżeli chodzi o specjalne ataki, te wszystkie ataki Minato, Kamui nie lubię. Kamui jest jednym z moich znienawidzonych ataków. Ależ, ten, Rin, nie kurde, co ja mówię. Aha, nie wiem co powiedzieć. Rasengan, kurczę, tam ataki Killera B na przykład, ataki Gaia, ataki, wszystkie ataki Jirai, Minato, czyli te Rasengany ogólnie, Rasen Shuriken, a tutaj patrzcie, pustynia. Shidori, ja cały czas zapomniałem jak się nazywa Shidori, no łapią. Cały czas mi się tutaj podczas dialogu. Oni to znaczy dialogi nadal są, ale ja je teraz przegadywuję cały czas. Bo się pojawiają mi w środku zdania i nie będę przerywał. Wybaczcie, mam nadzieję, że to czytacie, to wtedy będziecie wiedzieli. Podczas walki mam prawo gadania. Nie gadam podczas scenek, ale podczas walki to ja mam prawo tutaj moderowania, bo to jest moja wtedy zabawa. Ej, co ty do cholery? Naruto! Sasuke! O, no, Kaguya. Ale tu można było się spodziewać, bo ona jest tutaj tym wielkim bossem. Zjadła ten jakiś dziwny owoc i się stała. Były teorie, że może Naruto
też zje tego owocu, bo niby to się co tysiąc lat taki owoc rośnie. To myśleli, że Naruto zje taki owoc i wtedy wykona wojnę, ale nikt się nie spodziewał, w teoriach, z tego co, tych których ja czytałem przynajmniej, nikt się nie spodziewał, że to Kaguya cokolwiek tutaj zrobi, że się pojawi. Tego nikt nie brał pod uwagę. A to są, no, ciekawy pomysł. Ogólnie i design jest fajny. Matka wszystkich ninja. Nie, babcia wszystkich ninja, bo to w końcu... Mędrzec sześciu ścieżek był ojcem, to ona musi być babcią wszystkich. A kto jest matką? Kushina. Powiedzmy, że Kushina, bo Kushina jest zajebista. Moja ulubiona żeńska postać to Kushina. Kiedyś to była Hinata, teraz Hinata jest na drugim miejscu. Bo Kushina jest... no, Kushina. Ej, co ja tutaj robię? Rozwalę ją. Chwila, muszę ją sprawdzić, muszę ją... nie sprawdzić, tylko złapać w to! O, no i udało się. No jeszcze jakieś quick time eventy? No w końcu to nie jest ostatnia walka z Kaguyą, to tutaj będzie... tak samo parę walk. Jak z Madarą. Ale walka z Kaguyą szybciej się zakończyła niż walka z Madarą i Obito. Jeżeli chodzi o długość mangi. Bo w końcu z Obito walczyliśmy już od początku tego. Od jakiegoś tam... jeszcze nawet przed walką z Painem, niby już walczyliśmy z Obito. A z Madarą dopiero tutaj zaczęliśmy walczyć. Znaczy, kiedy wojna się zaczęła. No właśnie, to jest super tutaj. Zmiana tych całych wymiarów. Dobra, Sasuke, teraz ty. O! Ten atak lubię. To jest taki fajny Shidori, patrzcie. Nie to. Mój Boże, Shidori masz użyć. Dobra, Naruto, ty tutaj załatw sprawę. A ja ładuję. Patrzcie tutaj, to Shidori. Co się dzieje? A to Shidori jest takie fajne, bo tak szybko, tak tutaj nagle stoi i się teleportuje do innego miejsca, albo szybko biegnie. To choć być może on się wcale nie teleportuje, tylko po prostu jest szybki. Czo, może muszę ją zaatakować. I no. Szkoda, że jej ubrania się nie zniszczą. To Shidori lubię. Obito, 目が覚めたか? Kakashi-ka? 俺は死んだはずじゃ? 簡単に説明するよ. チャンスだよ, 母さん! そうか, そんなことが. しかし, どうやってそのかぐやってのを止める? それは俺とサスケが消えた。影分身を維持できないほどのことが本体に起こったってことだろ。動けねえ。くそ。そいつらはお前が手を出していいものではない。 Obito! Zoro, Zoro to... Amaterasu! Dajstu suru made, mada chikan ga kakaru na. Sore made ore ga yatsu no ugoki o tome. Omae hitori ni ikasenai yo. Ore mo yaru. Watashi mo yarimasu. 少しぐらいならチャクラを分けられるし。母さん、あいつら放っておくとうざそうだ。先に消しておこうよ。ナルトたちが氷から抜け出すまでを耐え抜く。それが今の俺にできる精一杯だ。そしてこれが俺にできる最後の償い。 Kakashi, Sakura, Engo tanu! No to kurde, teraz wszyscy będą zapierdzielali. Wszyscy nasi bohaterowie zapierdzielają teraz. Sonna omae ni nani ga dekiru?
何もできやしないのさ。何せお前は大切な人を亡くし、夢を叶えられなかった失敗だらけの間抜けだ。無駄だ。失敗作のお前が神の前に立つなよ。バチがいいだ。俺は確かにお前の言う通り失敗を繰り返してきた。おまけに多くの過ちを犯した罪人だ。Co się z tą dzieje? Ty cały czas latujesz. Jak Kakashi przejmie tutaj za stary. クズは、クズなりの考えがある。それに今なら俺を支えてくれる奴がいる。そう簡単に潰れやしない。Oczywiście, że oni nie mogą przeciwko Kagui nic złe działać, ale można spróbować, prawda? No ta rzecz akurat tutaj bije Kaguję, okej, no tak już jest, to zaakceptujmy to. Sakura to w ogóle nie lubię grać. Normalne kombosy są nieco ciekawe nawet, ale... Ten atak też jest fajny, ale on nigdy nie trafia prawie. To już wolę tego Rasengana, który zabierdziela dużo życia. Albo tutaj właśnie, to jest zajebisty atak, to, kurde, tu, patrz. Widzisz go? No, przecięcie gromu. To jest Shidori, to jest Raikiri. Znaczy się, to jest dopiero coś. Tak lubię sobie napierdzielać. Ja tu zginę. Ale na to nie mogę pozwolić. Szkoda, że nie można użyć silniejszego Raikiri. Byłoby ciekawie. O wiele łatwiej by poszło, ale no cóż. Musimy i tak tylko przeczekać, aż Naruto i Sasuke się uwolnią. Sakura, ty tutaj, no, dzięki. Ty, wy chyba nic nie potraficie, prawda? To wy tu... No. O, pancerz się... No. Nie widać tego, ale pancerz się zrąbał. Wszyscy teraz będą dawali siebie wszystko. Kakashi, Obito, Sakura, Naruto i Sasuke. To są ci, którzy uratują świat. Tak mi się w każdym razie wydaje. Chociaż ciekawie byłoby, gdyby wszyscy zginęli. No, to byłoby fajne. Szkoda, że nie można jej wyrzucić, żeby wyleciała poza okręg tutaj, to by było fajne. No oczywiście, że ona jest tutaj OP. Tylko, że dali nam takiego boss fighta, ja tu zginę, to jest jasne, że zginę. Chociaż jeżeli się postarał, to mógł jeszcze tutaj wytrzymać. No tutaj, widzisz? I teraz jeszcze Sakura przerąbię i no, teraz mogę się naładować. Ty przestań tutaj panować. Nie? Fuck. Umieram. No cóż, ale to było... Od samego początku mi się nie udawało. Kurna! No dawaj. A ciebie to już w ogóle nie chciałem widzieć. Podałeś nam błędną informację, gnoju. Ty spadaj. Muszę teraz twoją matkę pobić, żeby uratować świat. Spadaj stąd. Wow. No przestań ty szmato spamować. Jak atakujesz, mógłbyś trafić. To samo się tyczy ciebie. Naprawdę, otaczają mnie kretyni. Gdybyśmy mieli nasze dobre ataki, gdybyśmy mieli grali tymi samymi postaciami, które gramy na online, to byłoby super. To wtedy mógłbym tutaj łatwo pokonać, ale tak to... Bez narzekania powiedziałem. To było do wygrania, kur... Ja pierdolę. To było do wygrania, nawet jeżeli... No, znowu przegram. Shit. To nie chodzi o to, żeby Kaguya wbijała tutaj sobie kombosy, tylko chodzi o to, żeby ją zabić. Ale dobrze, naładujemy tu przynajmniej... Mógłbyś przynajmniej Jutsu nie hamować, ty mała szmatko. Bo, patrz no, tutaj Raikiri. Może teraz ci quick time eventy. No ja pier... No w końcu, no ja nie mogę. Sakura, pomocy! No tak, oczywiście, teraz mogłeś raz trafić, udało ci się, że cię nie zablokowała i tu już tak, jaki farmazon ci wychodzi. Gdzie? Nie! Ja tutaj cały czas odlatuję. Nie umiesz grać w Storma, zamknij rej! Moim problemem jest to, że zawsze tutaj zbyt szybko moje podmiany zużywam. Dziękuję, Obito! Tutaj będziemy robić to!
死にかけの虫ってのはなんでここまでしつこいんだろうね。母さん、もうあそこでやっちゃおうよ。そうね。ここは超重力の空間か。体が重え。だが、やつもかなりのチャクラを消費したようだな。大丈夫かい、母さん。さっさと終わらせて、この空間から出よう。もはや俺に奴を倒せる力はない。だったら、やるべきことは、ナルトとサスケを死んででも。守り抜くこと。オイト、お前。なんて顔しやがる。俺はこれから向こうで凛と二人っきりになれるんだ。お前は邪魔なんだよ、カカシ。オビト、お前にはいろいろと教えられたな。お前にはこれからまだまだ多くの苦しみがあるだろう。だが、それでもお前は変わることなく、その人道を貫き通せ。まっすぐ、自分の言葉は曲げない、だったか。それでいい。ナルト、お前は必ず、火影になれ。ああ。そして、カカシ。オビト、お前は、すぐに来るんじゃねえぞ。最後まで生きろ。なんだよカカシ、そんな顔するな。こんなクズ相手にそんな顔するなよ。なんだこの感じ。俺の内に湧き上がるこの気持ちは、そうか、俺は嬉しいのか。最後にお前と共に立てたことが。そうか、だから俺は笑っているのか。罪人の俺に慈悲の感情はいらないよ、カカシ。お前が見送ってくれれば、それで最後までありがとうな。行こう。死ぬ順番が変わるだけだっていうのに必死になって、本当にバカなやつだな。俺の友を笑うな。シャリンガンだと、どういうことだ。お前の目は奪われたはずじゃ。オビトが最後に託してくれた力だ。あのゴミ虫野郎のオビトめ、最後の最後まで邪魔を。
けど大丈夫さ、母さん。あいつらなんて。わらわのものだ。え？その力は、わらわのもの。母さん。わらわのチャクラ。落ち着いて、母さん。まずい。やっぱりチャクラを消耗しすぎたんだ。母さんが正気を保てなくなっている。無駄に勝手に使いおって。これ以上わらわのチャクラを使った愚行は許さぬ。Kaguya, agresywna bogini, część pierwsza, koniec. Ale jaja. A ta, te walki nie były zbyt, nie wyszły zbyt dobrze. No ale patrzcie, kurde. Nasz przyjaciel dodał nam pod koniec jeszcze, pod koniec swojej powtórnej śmierci, dał prezent. Niesamowite. A, druga część, patrzcie, to będzie chyba teraz finał. No, Kaguya, agresywna bogini, część druga, Shao Kagui. Za to zabierzemy się w następnym odcinku. O, zbliżamy się do końca fabuły, widzę. Będzie dobrze. Z Kaguyą zaczyna być teraz naprawdę zajebiście. Myślę, że kolejna część będzie naprawdę już finałową bitwą z Kaguyą. Chociaż zostało nam jeszcze 13%. Co nas tam oczekuje, to jeszcze zobaczymy. Może to nie będzie koniec. Chociaż tutaj będzie koniec rozdziału. Co będzie po tym? Zobaczymy. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do przyszłych, aktualnych albo przeszłych projektów, bo wtedy macie zawsze coś do roboty. Na razie, cześć!